Może włączę jeszcze nagrywanie, bo tutaj firma wszystkie webinary później nagrywa i umieszcza na kanale. Więc zanim przejdę teraz do szkolenia, do dzisiejszego webinaru, to na początek troszeczkę informacji. Tutaj jeszcze jedno zdjęcie z tego szkolenia, o którym już wspomniałem. To jest Dubaj 2019, właśnie to szkolenie 3D dla ambasadorów. Mogliśmy być na wycieczce, oprócz szkolenia byliśmy na wycieczce w Szarży, gdzie jest zbudowane całe centrum innowacji, a również szkolenia dla inżynierów, dla pracowników firmy, ale też centrum innowacji, gdzie będzie technologia i jest już technologia testowana, certyfikowana. Również wiemy, że wkrótce na torze 2,5 km będzie demonstracja szybkości taboru miejskiego, co umożliwi również po zakończeniu tej demonstracji wdrażać ten projekt już w życie. Między innymi są gotowe już pierwsze umowy, dokumentacje do projektów adresowych, na które pewnie z niecierpliwością my jako inwestorzy kilkuletni czekamy, aby to się rozpoczęło. I faktycznie jesteśmy bardzo bliscy celu. Więc tutaj byliśmy na wycieczce w Szarży, gdzie stawiano pierwsze tak naprawdę słupy. Natomiast z tego samego roku już pierwsze nasze pojazdy jeździły. Tutaj jesteśmy z naszym prezesem, z Anatolim Junickim. Natomiast tutaj na tym zdjęciu nasza polska siódemka, również z naszym coachem, rozdanie dyplomów, certyfikatów na koniec tego rocznego, całego rocznego szkolenia. Dlaczego technologia Skyward Community jest potrzebna światu? Tutaj zdjęcie, które widzimy na tym slajdzie, okazuje się, że jest to zdjęcie, które było zamieszczane do słodyczy, takich luksusowych słodyczy. W 1914 roku była taka rosyjska fabryka cukiernicza Einen i ona właśnie zamieszczała tego typu zdjęcia do swoich słodyczy. Co ciekawe, artysta, który wykonywał te zdjęcia, umieścił na nich, można powiedzieć, wizję transportu przyszłości. Przewidział tak naprawdę artysta, że ulice w przyszłości będą zatłoczone, że ilość aut, które będą poruszały się po jezdniach, po ulicach, po torach, w pewnym momencie będzie zagrożeniem dla życia tysięcy ludzi i trzeba będzie przenieść transport na drugi poziom. Więc tu widzimy różnego rodzaju pewne wyobrażenia, jak wyobrażał sobie ten artysta transport właśnie przyszłości. Kolejne zdjęcie to tak naprawdę rzeczywistość. Ponad 100 lat później ta sytuacja jest już nam dobrze znana. To jest nasz świat, transport pierwszego poziomu, czyli transport, który porusza się bezpośrednio po powierzchni Ziemi. Różne samochody, autokary, tramwaje, przepełnione, zatłoczone ulice wielu miast na całym świecie. To jest rzeczywistość wielu miast, naprawdę wielu miast na całym świecie. Natomiast tutaj widzimy kolejny problem. Wielkie porty, które przyjmują i wysyłają każdego dnia dziesiątki, setki, a nawet tysiące kontenerów z różnymi towarami, są zatłoczone, czekają nieraz całe tygodnie, a nawet dłużej, na odbiór towarów. To jest coraz większy problem i tutaj też jak gdyby nasza technologia, o tym też za chwilę powiem podczas prezentacji, wychodzi naprzeciw. Nawet tworzymy coś, co nie było pierwotnie w planach, jeśli chodzi o 15 etapów tworzenia technologii Skyward Community. Zatem możemy wyróżnić na początek dwa problemy, z którymi się wszyscy borykamy jako ludzie. To jest przeciężenie tras transportowych i brak bezpieczeństwa. Czyli tak naprawdę przemieszczając się po ulicy autem, autostradą czy jeszcze innymi środkami transportu, niekoniecznie, nie do końca możemy czuć się bezpieczni. Szczególnie kiedy autostradą jedziemy i mijamy duże tiry, które często zachowują się nie do końca racjonalnie, jeśli chodzi o wyprzedzanie. Ten problem, który tutaj widzimy na tej ilustracji, to tak naprawdę nie jest to jakiś odosobniony przypadek.
zerwane mosty. Zresztą teraz ostatnio po wielu powodziach, wielu zalanych miastach w Polsce, każdy wie, że jest to problem. Zerwane mosty, uszkodzone, które trzeba czasami później tygodniami odbudowywać. Duży śnieg w wielu krajach, szczególnie w okresach zimowych, może być też dużym zagrożeniem i jest dużym zagrożeniem dla transportu, a także tereny pustynne. Cała Australia, całe Emiraty Arabskie, ale wiele innych krajów to tak naprawdę tereny pustynne. I nawet jeśli w danym kraju wybudowane mamy piękną autostradę, mamy piękną trasę, to niestety taki widok, jaki widzimy tutaj na tej ilustracji, nie jest odosobniony. On utrudnia przemieszczanie się, utrudnia szybkość przemieszczania się, ale też tworzy duże niebezpieczeństwo dla środków, które przemieszczają się w obie strony. Tutaj ta ilustracja to problem kolejny tak naprawdę dzisiejszych czasów, ponieważ duże zanieczyszczenie środowiska powoduje smog. Dzisiaj tak naprawdę w telewizji słyszymy coraz częściej w wiadomościach możemy usłyszeć jak gdyby stężenie dwutlenku węgla w atmosferze, czy też zapylenie. Jak gdyby weszło to w skład, już nawet prognozy pogody często po prognozie słyszymy właśnie, jakie jest zanieczyszczenie środowiska w poszczególnych miastach, szczególnie w okresie, kiedy powietrze stoi w miejscu, nie ma wiatru, pogoda jest bardzo spokojna. W dużych miastach wiemy, że to stężenie czasami przekracza normy kilkaset procent. Również zanieczyszczenie środowiska w postaci różnych wylanych paliw, gdzie zwierzęta giną, naturalne środowisko ginie. To niestety są konsekwencje zarówno transportu, który mamy w obecnym, można powiedzieć, XXI wieku, bo w XXI wieku żyjemy, i również zagrożenie dla nas ludzi, właśnie dla zwierząt, dla całego środowiska. Ta ilustracja może wydaje się tak naprawdę nam troszeczkę taka archaiczna, ale okazuje się, że w wielu krajach jeszcze tego typu środki transportu niestety są wykorzystywane. Napędzane przez węgiel czy podobne paliwo, które do atmosfery wydostaje się naprawdę setki ton po prostu zanieczyszczeń. Zatem tym trzecim problemem dzisiejszego świata, w którym żyjemy, to zanieczyszczenie środowiska. Tak, a zatem trzy problemy, które my mamy jako ludzie i z którymi musimy naprawdę szybko się niejako zająć, to jest przeciążenie tras, brak bezpieczeństwa na nich, zanieczyszczenie środowiska, ale oczywiście to jeszcze nie wszystko. Nieraz szczycimy się, jeśli nas stać tak naprawdę finansowo, że kupiliśmy sobie jakąś hybrydę, albo jakieś auto elektryczne, albo właśnie połączenie czegoś w tym rodzaju. Natomiast czy to jest faktycznie rozwiązanie dla dzisiejszego świata, dla środowiska naturalnego? Pomyślmy, tak naprawdę podłączając nasze auto, może w Polsce jeszcze tych miejsc, gdzie można ładować auto elektryczne, jest niewiele, więc poruszanie się po całym kraju to jest troszeczkę ryzykowne, nawet jeśli mamy takie auto, ale w wielu krajach, Belgia, Holandia, czy jeszcze wiele innych krajów zachodnich, już tak naprawdę stosuje tego typu urządzenia do ładowania auta na stacjach benzynowych, przy hotelach i wielu innych miejscach, gdzie spokojnie, swobodnie, bez problemu można bardzo szybko naładować auto. Natomiast pamiętajmy, że tak naprawdę energia wykorzystana w tych miejscach, gdzie można to zrobić, tworzona jest właśnie poprzez węgiel, gaz, ropę naftową, atom. To jest najczęstsze jak gdyby środki do stworzenia tej energii, którą my wykorzystujemy w tych autach. Więc tak naprawdę koło zamknięte, ponieważ również to przyczynia się nadal do znacznego zanieczyszczenia środowiska. Jest bardzo wysokie zużycie energii elektrycznej. Zarówno auta osobowe, auta
wieloosobowe, duże. Mówimy tutaj o jakichś tramwajach, mówimy o jakichś pociągach, autokarach, wykorzystują bardzo dużo energii lub bardzo dużo paliwa do przetworzenia, do stworzenia tej energii, aby taki pojazd mógł się przemieszczać. Jeśli chodzi o pewne rozwiązania technologiczne, to oczywiście ludzie podjęli próby przez ostatnie dziesięciolecia, podjęli różne próby, aby troszeczkę zmniejszyć zatłoczenie ulic. Tutaj mamy jeden przypadek w Niemczech, gdzie do góry nogami jest coś w rodzaju tramwaju, przemieszcza się. Tutaj mamy bardziej nowoczesny, to są w Chinach, tramwaj z kołami na dachu, ale powiedzmy sobie szczerze, on niewiele różni się od tych tradycyjnych, oprócz tego, że zajmuje być może tak naprawdę mniej miejsca, czyli po prostu nie porusza się po ziemi, ale to chyba jest jedyna różnica, jeśli chodzi o ten transport. Natomiast tutaj, to co widzimy na tej ilustracji, to nie jest jakaś makieta, to nie jest jakieś zdjęcie, fotomontaż. To są prawdziwe zdjęcia, które przedstawiają tak naprawdę nasz transport, który my jako firma wdrażamy. To są prawdziwe zdjęcia z Mińska, koło Mińska, gdzie mamy ekotechnopark firmy Skyward Community. To są pierwsze prototypy, to są pierwsze kolejki, jedne z kilkunastu, które faktycznie już zostały stworzone, które są certyfikowane, które są gdyby przygotowane do masowej produkcji. Tutaj jeszcze chwilę powiemy o tym, jak to dzisiejszy transport jest tworzony. Okazuje się, że tak naprawdę, żeby stworzyć normalny odcinek toru, gdzie przemieszcza się na przykład jakiś pociąg, szybki, ekspresowy, nie ma znaczenia, to żeby położyć tor na pewnym odcinku od A do B, to wyobraźcie sobie, że około czasami nawet 2 metrów pod nim trzeba utwardzić podłoża, często jest to beton, jeszcze inne jakieś środki, które sprawią, że taki tor, po którym porusza się ten pojazd, pociąg, będzie stabilny. Czyli tak naprawdę bardzo duże przemieszczanie ziemi, duże naruszenie infrastruktury to niesie za sobą. Zresztą kolejne zdjęcie, właśnie tutaj to, pokazuje, co się dzieje. Ja często podaję przykład tego odcinka, bo pewnie wielu z Was też jeździ. Odcinek między Łodzią a Częstochową, ta ekspresówka, która w tej chwili tam jest tworzona, no to tam po prostu są tony ziemi przepychane. To mniej więcej wygląda tutaj jak na tej ilustracji. Tony ziemi, piachu, asfaltu, wycinanych jest bardzo dużo lasów. Zapewne ginie również wiele zwierząt, roślinności i tak dalej. To jest tak naprawdę koszt, który ponosi się w związku z utworzeniem tak naprawdę krótkiego, czasami kilkudziesięciokilometrowego odcinka trasy. Czy to jakieś trasy szybkiego ruchu, czy też jakiś pociąg, który porusza się po torach. To jest naprawdę wielki problem, z którym często ludzkość sobie naprawdę nie daje rady. Natomiast tutaj widzimy na tej ilustracji bardzo ciekawą rzecz. Bazując tak naprawdę na tej konstrukcji, można zaprojektować pewne 3 rodzaje typów nawierzchni torowych. O tym za chwilę powiem. Natomiast to jest standardowy dzisiejszy most, przejazd na przykład przez jakiś zbiornik, przez jakieś nierówne tereny, gdzie tworzy się umocowania, gdzie tworzy się grube belki betonowe, często bele, które utrzymują taki transport. Natomiast my jako firma Skyward Community, zajmująca się wdrażaniem nowej technologii transportu, zrobiliśmy coś takiego. Zobaczcie, tak naprawdę na kilku slajdach szybko pokażę Wam, co usunęliśmy i co wystarczyło, żeby powstał bezpieczny środek transportu lekki, który przemieszcza się nad ziemią, czyli jest tak zwanym transportem drugiego poziomu.
Zobaczcie, tak naprawdę zginęło wszystko. Grube podpory, cała ta masa żelastwa u góry. Są tylko tak naprawdę dwa punkty. Ten odcinek, który był, widzieliśmy, jak wcześniej on wyglądał, ma dwa słupy i to wcale nie gabarytowo widzimy niewielkie. Jest lina, czyli struna wbudowana w odpowiedni tor i to wystarczy, aby bezpiecznie poruszać się, bardzo bezpiecznie poruszać się. I taką technologię faktycznie firma ma, w tej chwili będzie ją wdrażać. Tutaj mam pokazany przekrój tego typu szyny. To, co tutaj widzimy, to można powiedzieć, że od tego troszeczkę powstało nazewnictwo technologii. Jak mówimy, technologia transportu strunowego. To są struny wbudowane w szynę, która jest wypełniona odpowiednim też tworzywem, ma korpus, właśnie główka szyny, gdzie po czym przemieszcza się cały pojazd, ale właśnie podstawą jest struna. Tych strun może być mniej lub więcej, w zależności od rodzaju takiego toru. Tutaj na tym zdjęciu jest to, co... Przepraszam, przesunęło mi się. Na tym zdjęciu jest to, co już mówiłem wcześniej. Jeden tor, jeden rodzaj jak gdyby toru, bazując na nim, na tej konstrukcji, można zaprojektować trzy typy nawierzchni torowych i każda z nich ma swoje tak naprawdę zalety i zadania. I co ciekawe, na kolejnym zdjęciu, bo na tym zdjęciu, to jest zdjęcie z Berlina z 2018 roku z InnoTrans, pokazano tą szynę i o niej też za chwilę jeszcze po prostu w kolejnych slajdach powiem. Tutaj widzimy prawdziwe zdjęcie w Ekotechnoparku na Białorusi. To zdjęcie pokazuje prawdziwe zdjęcie właśnie wykonane w 2019 roku w Ekotechnoparku, jak już powiedziałem, w pobliżu Mińska. I teraz, co jest ważne? Charakterystyczną cechą strunowych nawierzchni torowych jest brak spoin w szynach. Co to oznacza, drodzy? Oznacza to, że nie słyszymy charakterystycznego stukania stalowych kół. Czyli po prostu taki pojazd płynie po tej strunie. Co dalej? Najważniejszym zadaniem transportu drugiego poziomu jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa pasażerów. Brak kierowców, automatyczny system sterowania eliminuje tak naprawdę wpływ czynnika ludzkiego. I to nam daje tak naprawdę nasz transport. Tutaj widzimy tak naprawdę jedną jeszcze bardzo ważną rzecz. Każde koło jest swego rodzaju silnikiem, który napędza nasz pojazd. I co najważniejsze, to co możemy tutaj zauważyć również na tym zdjęciu, każde takie koło, które jest jak gdyby swoistym silnikiem, posiada również system przeciwwykolejaniu. Czyli tak naprawdę dzięki temu nasz transport jest bardzo bezpieczny. Tutaj bardzo ciekawy jeszcze schemat na tym zdjęciu możemy zobaczyć, ponieważ podano tak naprawdę dwa zdjęcia, które nam pokażą, w jaki sposób można poprzez jeden pojazd, zmieniając go na mniejsze pojazdy, zwiększyć przepustowość danego toru. Bo tak naprawdę nieraz jest tak, że jeden pociąg duży mieści gdzieś tam sobie, załóżmy, ileś tam 10 czy być może nawet więcej osób, ale on jedzie tak naprawdę raz na kilka godzin, raz na godzinę, raz na kilka godzin. Natomiast co można zmienić, aby wykorzystać lepiej taki odcinek, wykorzystując nowoczesną technologię, systemy elektroniczne. Kolejny slajd nam to pokaże. O, na tym slajdzie tak naprawdę mamy wykorzystany, tak naprawdę duży pociąg, podzieliliśmy na oddzielne, samobieżne wagony i będą one tak naprawdę kursować, mogą kursować nie co godzinę, ale na przykład co 10 sekund. Dzięki nowoczesnemu rozwojowi technologii komputerowej i pełnej automatyzacji procesu rozwiązanie tego zadania tak naprawdę w dzisiejszych czasach dla inżynierów, których firma zatrudnia,
Nie jest żadnym problemem, nie jest trudne. Tutaj na tym zdjęciu, to jest zdjęcie numer 42, jest to jedno z silników, o czym już wspomniałem, właśnie tam mieliśmy na schemacie, na rysunku. I tu nie chodzi o tego pana, który tam się drapie po głowie i zastanawia się, co za wspaniały pojazd zobaczył, o którym też za chwilę jeszcze powiemy, bo mówimy o pojeździe, który poruszać się z szybkością 500 na godzinę. Natomiast ten silnik, biorąc pod uwagę ten silnik, to jest to jedno z silników kół zaprojektowanych specjalnie dla pojazdów strunowych. Zaletami takich kół są nie tylko prostota, kompaktowość i moc, ale także zmniejszenie zużycia energii. Tak naprawdę przyczynia się to również do minimalnego oporu podczas tłoczenia stalowego koła po stalowej szynie. To jak duże, jak zminimalizowanie jest zużycie energii, to zobaczymy na kolejnych slajdach. Zobaczmy, tutaj mamy przykład, na tym zdjęciu mamy przykład dwóch pojazdów. Przepływ powietrza w strefie przyziemi oczywiście nie wpływa na transport drugiego poziomu. Tu mamy tak naprawdę współczynnik, aerodynamiczny współczynnik oporu. Oczywiście on na pojazd, który porusza się po asfalcie czy po jakiejś powierzchni utwardzonej, ma bardzo duży wpływ, ponieważ ten współczynnik wynosi aż 0,4. Natomiast w momencie, kiedy nasz pojazd jest przeniesiony na tak zwany drugi poziom, czyli nad ziemią, porusza się po strunie, po torze strunowym, zobaczmy, że aerodynamiczny współczynnik oporu, który firma uzyskała, i to jest współczynnik oporu uzyskany przez firmę po badaniach, po certyfikacji, po wszelkich patentach, wynosi 0,065 oporu. Co to nam daje w dalszej perspektywie? To powiedzą nam właśnie kolejne slajdy. Tutaj mamy zdjęcie prawdziwe. To jest prawdziwy pojazd, który właśnie pokazano na schemacie. Na Białorusi w 2018 roku osoby, które były na Technoparku, na Ekofeście, który odbył się, mogli zobaczyć go na własne oczy, mogli usiąść do środka, zobaczyć, jak faktycznie on jest wykonany. No, można powiedzieć, że takie naprawdę arcydzieło sztuki, jeśli chodzi o wykonanie i technikę, która została, elektronikę całą, która została tak naprawdę zastosowana w nim. Natomiast wracając do tego schematu, tego aerodynamicznego współczynnika oporu. Zobaczmy, co się dzieje. Na tym zdjęciu mamy, rysunek przedstawia charakterystykę dwóch pojazdów. Przeliczenie zużytej energii elektrycznej na masę konwencjonalnego paliwa ciekłego. I teraz mamy tak, ten mamy 14-osobowy pojazd na 100 km na godzinę, przemieszczając się 100 km na godzinę, na odcinku 100 km spalanie, przeliczając na paliwo ciekłe, wynosi 0,12 litra. Wyobraża się sobie? 0,12 litra. Natomiast ten, co przemieszcza się 500 na godzinę, na odcinku 100 km, czyli przykładowo Konin-Poznań, Poznań mniej więcej to jest około 100 km, czy na przykład Krynica-Zdrój, gdzie mieszkam ja, do Krakowa około 100 km, to 500 na godzinę wiemy, że w krótkim czasie byśmy dojechali, ale zużycie paliwa przy takiej szybkości wynosi 0,93 litra, czyli niecały litr paliwa na 500 na godzinę, taką szybkość na odcinku 100 km. Ci, którzy znają się, jeśli chodzi o zużycie paliwa, współczynnik oporu aerodynamicznego, to wiedzą, że to, co firma osiągnęła, jest czymś niesamowitym, czymś niezwykłym, drodzy. Powracając i podsumowując tak naprawdę, jeśli chodzi o transport dzisiejszy, który jest używany, którym my się przemieszczamy, z którego korzystamy dzisiaj tradycyjnie, on przyczynia się tak naprawdę do między innymi tego, że mamy przeciążone trasy, zatłoczone, brak bezpieczeństwa, wiele wypadków, karamboli śmiertelnych, zanieczyszczenie właśnie środowiska, wysokie zużycie energii. Tutaj mamy jeszcze pewien schemat, który pokazuje nam porównanie
I to są tak naprawdę jest to schemat, który oczywiście oparty jest na konkretnych też danych, jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne, koszty operacyjne, zużycie energii, przepustowość, zanieczyszczenie środowiska, wskaźnik wypadków przy transporcie. I mamy porównanie z Skyward Community, a pozostałe takie tradycyjne środki transportu. Tutaj mamy jeszcze raz jedno zdjęcie, które pokazuje nam środek transportu, który porusza się właśnie na Białorusi. Między innymi transport miejski, transport szybkościowy 500 na godzinę. Natomiast tutaj na tym slajdzie najważniejsza osoba w firmie. Autorem projektu jest oczywiście, jak wiemy, Anatolij Junicki. 40 lat poszukiwań, obliczeń, różnych eksperymentów. Tak naprawdę było potrzeba, aby jego dzieło mogło ujrzeć światło dzienne. Ktoś, kto czytał troszeczkę biografii tego człowieka i wiedział, jakie próby podejmował przez dziesiątki lat, aby ta technologia mogła ujrzeć światło dzienne, to jest pełen podziwu. Ja znam osoby, osobiście również w moim zespole, które są pełne podziwu dla tego człowieka, który miał wiele zaparcia, żeby ta technologia mogła ujrzeć światło dzienne i dzięki czemu my dzisiaj możemy korzystać z niej, możemy tak naprawdę też patrzeć w przyszłość z podniesioną głową, ponieważ jesteśmy, myślę, że nie chcę banalnie, żeby to zabrzmiało, że w najlepszej firmie, ale jednej z najlepszych firm, w której mogliśmy się faktycznie osobiście znaleźć. Jeśli nie jesteśmy w 100% przekonani co do tego, to myślę, że najbliższa przyszłość w 100% to potwierdzi. Tutaj na tym zdjęciu mamy środki transportu, które są w tej chwili certyfikowane, opatentowane, stworzone, one ujrzały światło dzienne i się poruszają po torach i wiele osób już mogło w ekotechnoparku tego typu pojazdami się przejechać. To jest 7 pojazdów do przewozu pasażerów i między innymi też 4 pojazdy do transportu towarów. Ten Unicont to jest szczególny środek transportu, ponieważ on z tego co wiem, co się orientuję, wstępnie, początkowo nie był nawet jak gdyby w tych 15 etapach rozwoju technologii Skyward Community. On tak naprawdę został stworzony z sytuacji, która gdyby wynikła, czyli tak gdyby z potrzeb rynku, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu duży transport. Widzieliśmy tam na początku zdjęcie, pokazywałem, jak różnego rodzaju porty są zatłoczone tego typu kontenerami. I faktycznie jest wielka potrzeba tego typu transportu. I firma podjęła się tutaj działań i w tej chwili w szarży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będą testowane właśnie również na torach te unikąty. To jest coś niezwykłego, co również firmie przyniesie kolosalne zyski, jeśli chodzi o ten transport, zarówno dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale też wielu rejonów innych rejonów świata. Tutaj mamy pewną już oczywiście fotomontaż, który pokazuje tak naprawdę nam niedaleką przyszłość. Transport po szynach strunowych porusza się nad drogami, nad wodą. On tak naprawdę jest w stanie się dobrze bardzo wpleść niejako w środowisko naturalne. To tak jak naprawdę różnego rodzaju inne środki transportu być może kiedyś wzbudzały jakieś zainteresowania, a dzisiaj po prostu na pewne rzeczy nie zwracamy uwagi. Pewnie dla jakichś naszych babć, babć, które widziałyby samoloty albo chciały przejść samolotem, to byłoby to science fiction. Natomiast dla nas dzisiaj, wielu z nas, którzy już latało wielokrotnie, nie jest to czymś takim szczególnym, nadzwyczajnym. Natomiast również ta technologia Skyward Community, jeśli chodzi o transport drugiego poziomu, stanie się też faktem. I tak naprawdę za naszego życia będziemy mogli, wielu z nas będzie mogło po prostu przemieszczać się jeszcze tym transportem. Tu mam pokazane kolejne zdjęcia, jak to mniej więcej będzie wyglądać. Z łatwością taki transport niejako wpasuje się w naturalny krajobraz. Tu jest jeszcze ciekawe zdjęcie, na nim się na pewno też na chwileczkę zatrzymamy. Dlatego, że jest to zdjęcie z Berlina, w którym z Inotrans,
targi w Berlinie w 2018 roku. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ został wystawiony wtedy ten nasz pojazd szybkościowy, co rozwija szybkość 500 na godzinę. On wzbudził bardzo, bardzo duże zainteresowanie. I to zdjęcie ukazuje tutaj jedną rzecz. Po lewej stronie są pracownicy szwajcarskiego stoiska kolei linowej. Co ciekawe, wszyscy zwiedzający patrzą w kierunku Skyward Community. Oczywiście ja osobiście też się nie dziwię, nie można ominąć pojazdu posiadającego niezwykle futurystyczny kształt, wygląd. Wielu mogło wsiąść do środka i tak jak tutaj widzimy stoisko, tutaj no średnio jest jak gdyby zainteresowanie, to po tej stronie ci, co byli osobiście na tych targach, to wiedzą, że stoisko Skyward Community było oblegane. Żeby wsiąść do tego pojazdu, to naprawdę była kolejka, żeby można było faktycznie chociaż usiąść, zobaczyć elektronikę, GPS i te wszystkie inne urządzenia, które są tam w środku w tym pojeździe. Tutaj jeszcze raz mamy naszego inżyniera, naszego wynalazcę Anatolij Junicki. I to zdjęcie jest oczywiście bardzo ważne, ponieważ dobrze zdajemy sobie sprawę, że przed wejściem na rynek światowy każdy pojazd, szczególnie związany z transportem osób, a tutaj są największe rygory, jeśli chodzi o rygory prawne i jeśli chodzi o bezpieczeństwo, musi przejść wiele testów. Dokumenty potwierdzające, że testy transportu stronowego zakończyły się pomyślnie, można łatwo znaleźć na naszej stronie. Czyli każdy z nas, jeśli się zaloguje na swoje konto, między innymi w zakładkach dokumenty o firmie, a czyli zakładka jest o firmie i dokumenty. Tam bardzo dużo informacji i dokumentów znajdziemy odnośnie właśnie tych różnych testów, różnych patentów. Lektura dla inwestora, który chce włożyć duże pieniądze w firmie, myślę, że jest wystarczająca, aby podjąć właściwą decyzję. Tutaj mamy kolejne informacje, kolejne dowody na to, że firma przechodzi różne certyfikacje, uzyskuje, tak naprawdę w tej chwili uzyskała już 83 patenty w 18 krajach, tak naprawdę od USA po Chiny to się dzieje. Więc jesteśmy w bardzo dobrym momencie, kiedy firma to wszystko stara się prawnie potwierdzić, utwierdzić, żeby w żaden sposób nic nie przyczyniło się do jakiegokolwiek niebezpieczeństwa naszego interesu tutaj jako osób, które wkładają sobie swoje pieniądze tutaj w firmie, ponieważ jak wiemy, że nasza umowa, którą my mamy z firmą, no to polega na tej zasadzie, że my jak gdyby udzielamy firmie formy pewnej pożyczki, bo to jest taka pewna forma pożyczki i taką umowę znajdziemy w naszych kontach, dostajemy udziały zakładowe, czyli firmowe, zostajemy wpisani do rejestru spółki, natomiast udziały staną się akcjami w momencie, kiedy firma wyjdzie na giełdę. Tu mamy masę różnych certyfikatów, patentów. Warte uwagi jest ta nagroda, dyplom i ta statuetka, złoty rydwan, ponieważ firma dwa razy otrzymała go w Polsce, w Gdańsku. Te informacje szczegółowe, jakbyśmy przejrzeli, przelecieli sobie newsy, wiadomościach i newsy ze strony firmy, to znajdziemy tą informację tam na którejś na tej stronie, jeśli chodzi o wręczenie tej nagrody za innowacje, za nowoczesność, jeśli chodzi o transport dla firmy Skyward Community. Tutaj można powiedzieć, że jesteśmy dumą i co ciekawe, że możemy bardzo fajnie wykorzystać ten dyplom, tą nagrodę, którą firma otrzymała w rozmowach z polskimi inwestorami, z polskimi partnerami, bo gdyby ktoś się pytał, czy coś w Polsce, no to mamy bardzo prestiżowe tak naprawdę targi, spotkanie, które się odbywa w Gdańsku i nasza firma uzyskała najwyższą statuetkę Złoty Rydwan. To zdjęcie pokazuje tak naprawdę ogrom pracy, jaką firma już wykonała. Jak wiemy, że no, nie wyobrażamy sobie, żeby Anatolij Junicki sam wykonał całą pracę. Tak naprawdę on jest mózgiem całej operacji, natomiast do tego potrzebnych jest setki, a nawet tysiące różnych pracowników, specjalistów. I co ciekawe, w tym celu powstała spółka Junicki Strength Technology w Mińsku. Od 2019 roku spółka zatrudnia ponad
1000 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, inżynierów, składa się z 80 oddziałów biur projektowych, posiada nieruchomości biurowe, przemysłowe o łącznej powierzchni ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych. Oczywiście to się pewnie już zmieniło, ponieważ co chwilę firma poszerza zarówno hale produkcyjne, jak i również ten metraż biur, ponieważ po 1000 wykwalifikowanych specjalistów to jest kropla w morzu potrzeb na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o firmę. Tutaj mamy małą próbkę już zakładów produkcyjnych firmy. Tutaj to zdjęcie wielu z nas pewnie pamięta, 2016 rok, to był ten rok, kiedy ja podjąłem decyzję, że współpracuję z firmą Skyward Community. Wtedy firma tak naprawdę dopiero zaczęła wdrażać technologię transportu strunowego. Kupiła działkę w Mińsku i miała budować właśnie ekotechnopark, który miał się stać swoistym poligonem, gdzie firma będzie testować, certyfikować pojazdy, które będą dopiero tworzone. 2016 rok, zaledwie 4 lata temu. Zobaczmy, 3 lata później, piękny, zagospodarowany teren, ekotechnopark. Tak naprawdę za nasze pieniądze, dlatego my również, każdy z nas, to podkreślę jeszcze raz, nasze udziały i my osobiście jesteśmy wpisani do rejestru spółki. Jesteśmy w rejestrze spółki zapisani jako współudziałowcy, współwłaściciele firmy. Tutaj pokazany jest ekotechnopark, gdzie tak naprawdę mamy kilka nawierzchni torowych i przetestowanych, jak widzieliśmy już, dosyć sporo pojazdów, zarówno miejskich, ten szybkościowy, jak i towarowy. To zdjęcie, oczywiście to jest zdjęcie realne, prawdziwe, ono jest z EcoFestu. Co roku tysiące inwestorów gromadzą się na terenie tego parku, aby na własne oczy zobaczyć osiągnięcia i tak naprawdę upewnić się, że wszystko dzieje się dobrze, w dobrym kierunku zmierza, jeśli chodzi o rozwój całej technologii. Tu mamy kolejne zdjęcia. Za każdym razem tak naprawdę ci, którzy byli kilka razy w ekotechnoparku, wiedzą, że za każdym razem pojawia się coś nowego. Ci, którzy byli dwa czy trzy razy, w 100% jestem przekonany i o tym wiem, ponieważ rozmawiam chociażby z inwestorami czy też partnerami w swojej grupie. Wiem, że każdy, kto był drugi raz, trzeci raz, za każdym razem był zaskoczony, ile firma w ciągu na przykład kolejnego roku wykonała pracę na tak małym terenie. I teraz przechodzimy tak naprawdę do pewnej, można powiedzieć, śmietanki. Firma rozpoczęła niejako współpracę w 2018 roku. We wrześniu rozpoczęła się budowa Centrum Innowacji Skyward Community w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Emiracie Sharjah. Tutaj mamy pewien slajd, który pokazuje, jak będzie wyglądał całe to centrum innowacji, centrum szkolenia, centrum certyfikacji, tak naprawdę można powiedzieć poligonu doświadczalnego też w pewnym sensie, nowych pojazdów w klimacie tropikalnym, ale też takiego taboru transportu towarowego ciężkiego. To wszystko będzie miało miejsce tutaj i to już tutaj w tej chwili również się dzieje. Zobaczcie, w 2019 roku my byliśmy na szkoleniu w maju, natomiast tego samego roku, gdzie my byliśmy, były stawiane pierwsze supy, w tym samym roku już jeździły pierwsze unibusy na tym ekotechnoparku. Oczywiście tej pracy jest dużo więcej już w tej chwili wykonane. Tutaj widzimy tak naprawdę, że ta technologia bardzo szybko znajdzie swoje miejsce zarówno w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ponieważ wiemy, że są podpisane potężne kontrakty i o tym pewnie wkrótce, za jakiś czas dużo dowiemy się ze strony firmy. Potężne kontrakty są na budowę różnych tras, zarówno w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jak i też w wielu innych krajach, więc tego typu widok, który tutaj widzimy, tutaj czy tutaj, on tak naprawdę za jakiś czas, za parę lat nikogo jakoś tam szczególnie nie będzie zaskakiwał. Tu mamy kolejne pewną wizualizację, która znajdzie swoje zastosowanie już w krótkim czasie. Podsumowując,
Skyward Community to innowacyjny transport nad ziemią, przemieszczający się tak naprawdę wysoko nad ziemią, bo to może być i 5, i 10, 20, i 50 i więcej metrów nad ziemią. Wysoka prędkość, bezpieczny, wydajny, łatwo integralny, bo jeśli chodzi o środowisko, to tak naprawdę łatwo jak gdyby można go zagospodarować w każdym miejscu, w każdym mieście już zabudowanym, ponieważ wiemy, że ten transport nas przemieszcza się nad ziemią, więc w żaden sposób nie narusza infrastruktury. No i oczywiście przyjazny dla środowiska. Jeśli chodzi o zużycie energii, to pamiętamy ten szybkościowy 0,93 litra przeliczenie na litr ciekły, paliwo ciekłe. Ten 14-osobowy transport miejski, pamiętamy, na 100 km z szybkością 100 na godzinę, średnio zużycie 0,12 litra właśnie na przeliczenie na paliwo ciekłe. To jest coś naprawdę, drodzy, niezwykłego. Ktoś, kto zna się naprawdę na tego typu rzeczach, albo przejrzy dokumentację, która jest dostępna na ten temat również na naszych kontach, to jest pod wielkim wrażeniem. Ja rozmawiałem z jednym człowiekiem, który się zna, no to powiem szczerze, że do dzisiaj się zastanawia, jak to firma osiągnęła, jeśli chodzi o to zużycie energii chociażby. My jesteśmy, drodzy, tak naprawdę w tej chwili w tym miejscu, jeśli chodzi o budowę technologii kolei strunowego. Ja w 2016 podjąłem współpracę z firmą, kiedy tak naprawdę zaczęła się budowa. Mówiłem, nie, że firma kupiła działkę, no i coś tam miało się zacząć dziać. Dzisiaj mamy gotową technologię, już mamy, jesteśmy po demonstracjach, po certyfikacji. Oczywiście pewna demonstracja jeszcze będzie, ponieważ na Białorusi tor 1,5 kilometra to był niewystarczający dla wszystkich taborów, jeśli chodzi o transport, więc to, co w tej chwili powstaje w Emiratach Arabskich, będzie mogło jak gdyby zakończyć, położyć, niejako stawić kropkę nad i, kropkę, a czy kropkę na końcu zdania, żeby faktycznie zademonstrować tą szybkość taboru miejskiego 150 na godzinę, czy też ten szybkościowy 500 na godzinę. I firma w tym czasie będzie mogła już, w międzyczasie będzie mogła już zacząć realizować prawdziwe projekty, które zapewne już w najbliższych miesiącach o nich usłyszymy. Jak wiemy, tutaj pokazane jest jeszcze jedno zdjęcie, przesunięcie jak gdyby na 15, ponieważ tak naprawdę, drodzy, wiemy, że na pewno do końca roku, duże podobieństwo jest, że do końca roku skończy się 14 etap. Każdy etap, jak ostatnio Masłow powiedział, czy też jeszcze inni pracownicy z zarządu mówią, każdy etap ma, na każdy etap, żeby stworzyć pewną ilość pracy, czyli wykonać pewne ilości pracy, potrzebna jest pewna ilość środków. 80, 100 milionów dolarów lub więcej. I tak naprawdę w każdym etapie przeznaczona jest ilość, pewna ilość, jak gdyby wpisana jest ilość udziałów. W momencie, kiedy zostaje sprzedana odpowiednia ilość udziałów, uzyskana odpowiednia kwota, pewien etap się zamyka. Z ostatniego raportu, który być może słuchaliśmy, był wklejany na naszych grupach na Skype'ie. Jak wysłuchaliśmy, obejrzeliśmy go, ja nawet jedno zdjęcie wklejałem z tego raportu, to zakończenie się 15 etapu, czyli 14, który trwa, plus łącznie 15 całkowicie, przewiduje się między 10 a 15 miesięcy. Natomiast tam mogliśmy usłyszeć takie zdanie, że chcemy zakończyć 14 etap w tym roku. I później 15 etap, tak naprawdę dokończenie pewnych spraw związanych być może właśnie z szybkościowym transportem, kilkoma jeszcze innymi rzeczami, co nie oznacza, że w tym czasie już nie będzie mogło być budowane normalne trasy komercyjne. Bo jak na ostatnim konferencji, na ostatnim webinarze powiedziałem, jeśli chodzi o transport miejski, czekamy tylko na demonstrację, która ma się odbyć już wkrótce. Na torze, który w tej chwili już jest skończony, budowa w szarży. Oczywiście firma będzie zajmować się i również zagospodarowaniem terenu, tak zwane ekodomy, również zagospodarowanie właśnie wokół całego terenu, to jak gdyby również zadanie firmy.
Na ten temat można było oczywiście by zrobić kolejne szkolenia, ale tutaj mamy taką małą wizualizację, co zapewne będzie działo się kiedyś w przyszłości. Tutaj mamy jeszcze tak na koniec pewien tryk, to jak sobie wyobrażano transport przez wielu właśnie ludzi, transport przyszłości, i widzimy mniej więcej faktycznie wcelowali się. Wspólny mianownik tego wszystkiego jest to, że transport tak zwany pierwszego poziomu musi zostać wyniesiony na poziom drugi, czyli do góry. I tutaj faktycznie na tych zdjęciach mamy tego dowód. No i tutaj mamy realizację, tutaj mamy wizję, która na naszych oczach się sprawdza. Pamiętam, jak podejmowałem współpracę z firmą w 2016-2017, jeden znajomy powiedział: wierzysz w takie bajki, że jakieś kolejki będą się na linkach poruszać, tu mi kaktus wyrośnie. Już nie odzywa się jak od mniej więcej 2 lat. Pewnie mu kaktus wyrósł, więc tak na marginesie. Drodzy, dlaczego my tu jesteśmy? Jesteśmy tutaj dlatego, że każdy z nas może mieć swój udział dzisiaj w tej technologii. Firma daje nam naprawdę szansę, której nie daje nam tak naprawdę wielu firm, które były, które są. Daje nam możliwość od samego początku w systemie crowdfundingu zaistnieć jako współudziałowcy spółki, zaistnieć jako wpisani do rejestru, sztywno do rejestru spółki jako współwłaściciele poprzez wykupienie udziałów, czy to w gotówce jednorazowo, czy też w stosownych ratach, które nam tak naprawdę najbardziej pasują. I tu mamy tak naprawdę kilka przykładów dzisiejszych możliwości zakupu, jeśli chodzi o gotówkę, ale też jeśli chodzi o raty. Ten ostatni slajd, on może troszeczkę jest mały, niewiele tu widzimy, ale na własnych kontach w back-office możemy to zobaczyć, że każdego z nas dzisiaj jest stać na to, żeby kupić chociaż dowolną ilość udziałów i mieć tak naprawdę dywidendy dożywotnie albo sprzedać akcje z bardzo, bardzo dużym zyskiem w momencie wejścia na giełdę. Zobaczmy, każdy z nas już od $25, jeśli chcielibyśmy kupić na raty, od $25 na 10 miesięcy możemy mieć swoje udziały w technologii, ja bym powiedział, XXI wieku. $50, $100, 200, 500, 1000, 2,5, 5 lub więcej, w zależności od portfela, jaki posiadamy, każdy z nas może stać się współudziałowcem tej technologii. I na sam koniec podsumowanie. Wiemy, że skończyła się wczoraj promocja, specjalna promocja, którą firma dała w okresie, gdzie tak naprawdę wiele firm zmaga się z problemami gospodarczymi związanymi z zastojem gospodarczym przez sytuację na świecie, jeśli chodzi o koronawirusa. I tutaj nie będziemy jak gdyby wnikać, jeśli chodzi o całą ideę tej sytuacji na świecie, gdzie jest prawda i tak dalej. Ale prawdą jest to, że przez to wiele firm ma problem. Wiele osób fizycznych straciło pracę. Wiele osób fizycznych też ma trudniej. Firma wyszła naprzeciw, aby dać wspaniałą ofertę, taką naprawdę wyjątkową ofertę, bo ja jestem osobiście zaskoczony, że dała nam ofertę do 30 czerwca, ofertę z dyskontem z 2018 roku, czyli sprzed 2 lat. Skończyła się ona wczoraj, czasu polskiego o 23:00, i wiele osób skorzystało z tej oferty. Firma przedłużyła tą ofertę, ponieważ my wiemy, że bardzo wiele prac w tej chwili wykonywanych jest w tej chwili w tym 14 etapie w szarży. Między innymi ciężki tabor, właśnie ten transportowy jest tworzony, ten unikąt. I również transport miejski, będzie za chwilę demonstracja. Więc firma, wychodząc naprzeciw tutaj jak gdyby nam, daje nam kolejne 2 miesiące możliwości o nieco zmniejszonym dyskoncie, jednak nadal bardzo korzystnym w stosunku do tej tradycyjnej, w tej chwili standardowej oferty, 50 i 90 dyskonto. 1 do 50, 1 do 90. Co to, drodzy, nam daje? Oczywiście mamy 61 dni. Ten czas oczywiście bardzo będzie szybko mijał, bo wiemy, że również ten wcześniejszy miesiąc bardzo szybko minął.
I tutaj mamy przykład pokazany, że płacąc tak naprawdę, płacąc ratę, zwiększa nam się dyskonto. I okazuje się tak naprawdę, musimy być pewnych rzeczy świadomi. Ja sobie podkreśliłem nawet na tej ofercie najważniejsze rzeczy. Co jest w tej ofercie? W tej ofercie jest to, że ona się różni tym, że mamy duże dyskonto i naprawdę firma daje nam dużą kasę, możliwość dużych pieniędzy zarobienia i tych akcji za tak naprawdę niewielkie pieniądze, bo jeśli mamy dyskonto 1 do 90, to musimy mieć tą świadomość, że płacimy dzisiaj 1 dolara, a otrzymujemy 90 akcji niejako 1 do 1, może inaczej, no 1 do 1, czyli za 1 dolara mamy 90 dolarów w momencie wyjścia na giełdę. To jest minimalna cena, bo cena nominalna po wyjściu na giełdę, cena nominalna, minimalna, to jest 1 dolar. Jeśli chodzi o udział, który stanie się akcją na giełdzie, żeby nie namieszał. Więc tak naprawdę za 1 dolara, którego się płacimy, dostajemy 90. Jest to naprawdę wielka szansa dla wielu ludzi, którzy na to by sobie w normalnych warunkach nie pozwolili. Więc jedna rzecz bardzo ważna w tej ofercie jest taka, że ona się różni od standardowej tym, że nie możemy się opóźnić w ratach, czyli musimy zawsze płacić w czasie lub wcześniej, jeśli chodzi o raty. A jeśli opóźnimy się i umowa zostanie zerwana, nie ma możliwości przywrócenia tego pakietu do życia i dostaniemy dyskonto, które zostało wpisane na tych stronach. Ja może przejdę na kolejny slajd, na to większe dyskonto, gdzie mamy 1 do 90. Gdybyśmy na przykład kupili pakiet i spłacili tylko 1, 2, 3, 4, 5 rat, to mamy dyskonto 28 od całej kwoty. Natomiast gdybyśmy zapłacili 1, 2, 3, 5, 6, 7 rat i byśmy przestali płacić, albo się opóźnili i umowa została zerwana, to dostaniemy za całą kasę, dostaniemy w dyskoncie 31, w dyskoncie dostaniemy 21700, dokładnie 21700 akcji, ale w dyskoncie 31. Mamy pełne dyskonto 90, 1 do 90, w momencie kiedy spłacimy 12 rat, bez opóźnień, bez zerwania umowy, mamy pełną umowę, dotrzymaliśmy, my ze swojej strony dotrzymaliśmy umowy, firma dotrzymuje z nami, daje nam dyskonto 1 do 90. Jest to bardzo uczciwa propozycja, którą firma do nas się zwróciła, więc podsumowując jeszcze na koniec, żebyśmy dobrze zrozumieli, nie ma ograniczeń co do liczby pakietów, które możemy zrobić do 31 sierpnia z dyskontem 1 do 50 lub 1 do 90. Pytanie, czy mogę spłacić całe zobowiązanie ratalne przed terminem? Tak, zobowiązanie ratalne można spłacić w dowolnym momencie, dokonując wszystkich płatności miesięcznych. Czyli w dowolnym czasie można wcześniej spłacić. Można kupić kilka pakietów. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Aby uzyskać maksymalne dyskonto na całą kwotę inwestycji ratalnej, wymagana jest terminowa spłata wszystkich rat. Pamiętajmy, jeśli mamy gdzieś tam skłonność do opóźniania się w ratach, to w standardowej ofercie, jeśli się opóźniliśmy nawet parę dni, nic się nie działo, jeśli nawet umowa była zerwana, to jak napisaliśmy do supportu, to była możliwość przywrócenia, jeśli uregulowaliśmy zaległości, przywrócenia tego pakietu. Tutaj, przy tej specjalnej ofercie, gdzie firma daje nam naprawdę duże dyskonto, nie ma możliwości powrotu. Dostajemy to dyskonto, które jest rozpisane w danej racie, w ilości rat, które mamy w ofercie, jak wejdziemy na swoje konta. Jeszcze jedna rzecz. Czy można przełożyć miesięczną ratę, jeśli nie będę w stanie jej uiścić w terminie? Nie ma takiej możliwości i to też szczegółowo jest opisane w tej ofercie. I czy będzie możliwość przywrócenia zobowiązania ratalnego, o czym już wspomniałem, jeśli nie dokonam rat w czas? Nie będzie możliwości przywrócenia. Czyli tutaj musimy zachować swoją dyscyplinę. Zachęcam do tego Was, drodzy wszystkich. To wszystko tak naprawdę, jeśli chodzi o dzisiejszą konferencję, jeśli chodzi o dzisiejszy webinar. Jeśli macie jakieś pytania, to pytajcie się na czacie Skype'a. Postaram się odpowiedzieć zawsze na każde sensowne, konkretne pytanie. Oczywiście starajcie się również z tymi pytaniami trafiać do swoich sponsorów, do osób, które Was zaprosiły do firmy w pierwszej kolejności,
ale również możecie spokojnie zadawać konkretne pytania na czacie Skype. Są te grupy, żeby faktycznie takie pytania i wątpliwości móc jak gdyby rozpraszać na bieżąco. Osoby, które są pierwszy raz na konferencji, czy pierwszy raz na właśnie konferencji, webinarze dzisiejszym, oczywiście zachęcam do zwrócenia się do osób, które Was dzisiaj zaprosiły na ten pokój konferencyjny w celu uzyskania dalszych informacji, możliwości rejestracji, możliwości zakupu udziałów, dalszej współpracy z firmą. Ja życzę wszystkim owocnej tutaj współpracy, a myślę, że ona w 100% taka będzie, bo jestem w 100% przekonany, że jesteśmy w niezwykłej firmie i to potwierdzi naprawdę wiele osób, które osobiście znam. Wiecie dlaczego? Dlatego, że bardzo mocno interesują się tematem. Nie tylko kupiły, nie tylko zapłaciły 120 czy tam 1200 czy ileś tam dolarów i zapomniały o temacie, ale tematem się interesują. Poświęciły czas na to, żeby jechać do Berlina raz, drugi. Szkoliły się z firmą. Jeździły na przykład na ekofesty do Marina Morka, czyli do ekotechnoparku. Raz, drugi, trzeci raz. Niektórzy sobie nie wyobrażają, żeby nie być na każdym ekofeście. I mają pełną wiedzę i wtedy wiedzą, w jakiej firmie są i w jakim strumieniu w tym momencie czasu jesteśmy, jeśli chodzi o realizację projektu. Dlatego też z takimi osobami rozmawiajcie, wymieniajcie się doświadczeniami, a jestem przekonany, że wszyscy jako firma osiągniemy wielki sukces. Także jeszcze raz wszystkim Wam, drodzy, dziękuję za obecność dzisiejszą. Zapraszajcie nowe osoby na takie webinary, na takie konferencje, aby mogły skorzystać z tej wiedzy i z tej możliwości, która tak naprawdę kiedyś się skończy. Na pewno udziały główne, które my dzisiaj kupujemy, one skończą się z końcem 15 etapu. O tym też Masłow mówił. Oczywiście będzie możliwość pewnie zapewne jakichś udziałów później w tych adresowych projektach, które będą tworzone, budowane, realizowane. Natomiast oczywiście każdy chciałby mieć udziały tak zwanej matce spółce, gdzie mamy zysk i wartość udziału. Na wartość udziału składa się wszystko, co firma stworzy. Także Wam tego jeszcze raz wszystkim życzę. Sukcesu, bogactwa, wszystkiego najlepszego, spokojnego popołudnia, właściwie już wieczoru i do